Ines Pomorska-Jarząb, Biuro Karier Bliżej Biznesu. Dziś rozmawiam z właścicielkami i założycielkami Biotyki, panią Agatą Łanicą i Małgorzatą Adamską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę przybliżyć, czym jest Biotyka? Biotyka to opolska manufaktura. Tworzymy ją razem z Gosią. Wszystkie produkty praktycznie robimy same. Naszym takim produktem pierwszym to świece sojowe. Teraz ta oferta powiększyła się bardzo o inne produkty, ale wszystkie związane są z zapachem, z aromaterapią. Jak połączyć zawodowe zobowiązania z prowadzeniem firmy? Nie jest to proste, na pewno. Przez prawie 3 lata starałyśmy się obie łączyć nasze zawodowe zobowiązania z firmą. Ja zdecydowałam się zrezygnować z pracy na etacie i poświęcić się już w 100% Biotyce. Agata łączy to jeszcze. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe i na pewno zawsze niestety na tym cierpi rodzina, najbliżsi, przyjaciele, bo tego czasu jest po prostu mało. A firma, która się rozkręca, tak jak nasza, i jest coraz lepiej, wymaga poświęcenia coraz więcej czasu. Poza tym to jest też tak, że jeżeli ta firma coraz fajniej się, powiedziałabym, kręci, rozbija, to my chcemy spędzać w tym coraz więcej czasu. Poświęcamy swój czas jakby bez takiego poczucia winy i wyrzutów sumienia, chcemy w niej po prostu być. Była to trudna decyzja? Zrezygnowanie z etatu na rzecz Biotyki? Nie. To znaczy na początku miałam wątpliwości. Jak już podjęłam decyzję, to te wątpliwości też ciągle były. Natomiast pierwszy, drugi, trzeci dzień już w momencie, gdy byłam już tylko w Biotyce, dodawał mi skrzydeł i tak naprawdę z uśmiechem codziennie idę do pracowni i każdy dzień potwierdza słuszność tej decyzji. Co skłoniło panie do otwarcia sklepu stacjonarnego? Marzenia. Marzenia o tym, żeby się rozwijać, żeby mieć swoją przestrzeń, do której możemy zaprosić mieszkańców, nie tylko Opola, gdzie możemy zaprosić, gdzie możemy zrobić fajne warsztaty, jak już te czasy nam na to pozwolą. Bo nasza pracownia jest takim miejscem otwartym, ale też zamkniętym, bo gdy przygotowujemy produkty, to faktycznie ciężko jest się wtedy tam spotykać z klientami. Natomiast mamy mnóstwo klientów tutaj z Opola, którzy chcą powąchać te zapachy, bo ciężko jest kupować zapach przez internet. Dlatego mnóstwo takiej zachęty ze strony klientów, kiedy będziecie mieć swój sklep. No i też taka możliwość się pojawiła. My nie lubimy odkładać marzeń na półkę i tak naprawdę wszystko, co robimy, to robimy w zgodzie z sobą i jak czujemy, że to jest ten czas. No i przyszedł ten czas i stwierdziłyśmy, że trochę może ryzykujemy, no ale z drugiej strony myślę, że warto podjąć to ryzyko. Jakie macie panie rady dla osób, które chcą otworzyć swój własny biznes? Dla mnie coś, co jest najważniejsze, to jest to, żeby robić to, co się kocha, czyli wybierać taki rodzaj biznesu, taki rodzaj działalności, który nam po prostu sprawia ogromną przyjemność, bo na pewno dużo czasu będziemy poświęcać, nie będziemy patrzeć na zegarek i wtedy warto robić coś, co się po prostu lubi, więc to jest dla mnie jakby najważniejsze. Na pewno mieć wsparcie takie merytoryczne. My mogliśmy liczyć na radę naszego mentora. Uczestniczyłyśmy w takim programie mentoringu biznesowego i to było też bardzo ważne. Część z tych rad dopiero po jakimś czasie do nas trafiła. Tak, my na początku się buntowałyśmy, że nie, że tak to... Dokładnie. Że my tak nie chcemy, bo nie miałyśmy takich założeń mocno biznesowych. Ale dziś te rady faktycznie po drodze bardzo się przydały. Okazywało się po roku, po dwóch, a pamiętasz, co do nas mówił Andrzej? I wtedy do nas to wszystko jakby wracało. Więc słuchać mądrzejszych od siebie ludzi, którzy mają już doświadczenie w biznesie,
No warto też część tych działań, które trzeba robić w ramach prowadzenia biznesu, czyli właśnie księgowość czy obsługa strony internetowej, jeżeli to jest sklep, jednak zlecać na zewnątrz. To oczywiście wiąże się z jakimś kosztem, natomiast faktycznie w trakcie tego czasu, gdy musimy tymi rzeczami się zajmować, my wtedy możemy skupić się na tym, co jest najważniejsze, czyli na biznesie, na rozwoju tego produktu na przykład, a nie na doszkalaniu się w zakresie księgowości albo strach, czy robię dobrze. Więc nad tym się też warto zastanowić. Ale myślę, że też bardzo ważne jest, żeby każde potknięcie czegoś nas uczyło, a nie zniechęcało. No bo na pewno na 100% te błędy będą. My też popełniałyśmy wiele błędów. Też różne osoby spotykaliśmy na swojej drodze, różne firmy. Też na pewno nigdy nie jest to tak różowo i wspaniale. Więc warto po prostu też, jak to się nieraz mówimy, poprawić koronę i iść dalej. To też prawda. I jeszcze, co jest ważne dla nas i od początku tej działalności, na to zwracam uwagę, współpraca. Współpraca z innymi firmami, wchodzenie w różne działania, gdzie jedna firma daje coś od siebie, my się spotykamy po środku, tworzymy coś wspólnego, wspólny projekt, wspólny produkt. To też wiele uczy i daje ogromną satysfakcję. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów. Również bardzo dziękujemy.